Ależ słońce wali. Cześć wszystkim, witam was serdecznie na naszym kanale. Witam serdecznie. Dzisiaj tak piecze słońce prosto w oczy. Ale jest cieplutko. Ale jest cieplutko, pomimo tego, że tej nocy był mróz, w górach spadł śnieg. Tak? Także, skąd wiesz? Wiem. Byłaś? W telewizorach mówili. Ja nie oglądam. No, ale... Dobra, nie będę kłamać. Na internecie patrzyłam na pogodę, spoglądałam, także wiem, co się na świecie dzieje. Ale od początku, zacznijmy od początku. Z tej strony Weronika Załoga. Oraz Marlena Załoga. Tak. W dzisiejszym odcinku... Tam, taram. No. Zwiastun. Już? Także w dzisiejszym odcinku będziemy siać pszenicę. Tak, w tym roku mamy kilka nowości odmianowych. W sumie tak jak co roku mamy nowe odmiany, aby co roku mieć jakieś doświadczenia, sprawdzać, nie marudź, że jest takie słońce, jeszcze kiedyś będziesz... Płakać, że nie ma. Tak, no w listopadzie, końcem listopada, początkiem grudnia będziesz płakać, gdzie to słońce, a teraz ciesz się tym słońcem i nie marudź. No, więc dzisiaj na przykład będziemy wysiewać 3 nowe odmiany. Z tego odcinka dowiecie się o 3 nowych odmianach z firmy Satin Union. Także troszkę o nich opowiemy, przedstawimy wam je, pokażemy, jak one będą kiełkowały, krzewiły się i tak dalej. Na pewno dowiecie się z kolejnych odcinków, z planowania to brzniwa. A teraz skupimy się na siewie. Więc to, zapraszamy was na nowy odcinek. Na naszym kanale. Tak. I właśnie w tle widzicie naszego tatę, który aktualnie opryskuje działkę produktem na rozkład resztek pożniwnych. Produkt stosujemy w któryś rok w naszym gospodarstwie i naprawdę robi bardzo fajne efekty. Stąd też, tak jak mówię, już któryś rok produkt jest stosowany. Po oprysku należy wymieszać produkt z ziemią. Wtedy to daje najlepsze efekty. Więc tak też robimy. Po opryskaniu produktem przerabiamy pole agregatem, aby wymieszać produkt z glebą. Zestaw już jest przyszykowany. Smerfik był również myty. Także Wera, wskakuj do smerfa.
No co się patrzysz, Wera? Wskakuj do ciągnika. No. Tylko patrzę, żeby ją nagrywać. Ach, ta Wera. I tutaj mamy 500 kilo w worku, odmiana Debian. Kwalifikowany materiał oczywiście. O, mamy też zdolność kiełkowania uciekami. Etykieta 94%. Masę 1000 nasion. Jest to 43,7 grama. Wiadomo, pszenica ozima, żeby nikt nie wątpił. I zaprawa. Proszę bardzo. Także zaraz przy sypaniu pokażemy Wam, jak pszenica jest zaprawiona. No dajesz, Wera, dajesz. I ogólnie mamy już pierwsze wrażenia odnośnie mat tutaj, które mamy powykładane. I w sumie jest na pewno jest lepiej niż było wcześniej. Były już deszcze i różne warunki pogodowe i jak widać leży, przede wszystkim nie ma błota, także już jaki sukces jest. Wera nam podjeżdża. Grunt, że schodki są złożone. Także zaraz będziemy robić próbę kręconą i tak dalej. Wszystko ważyć. Zestaw, jak widzicie, jest czyściutki. Jeszcze nic nie było robione dotychczas. Kwestia oczywiście siewu. No i w sumie spoko. Spoko wycyrkulowała. Będzie, Wera, będzie. Teraz będziemy rozwiązywać worek. To jest najgorszy problem, że tu jest zawsze ciężko wejść i nikt nie chce tu wchodzić. Oj, Marlenka, dasz radę. Ja w ciebie wierzę. Wierzysz we mnie? Tak. Teraz proszę zrobić 8,5 obrotu na R. Dobrze. Dobra. To teraz pani... Wziąć? Pani Weronika. No, wziąć. Jak dam radę? Jedną ręką? A, no pokaż, że jesteś baba ze wsi. Tylko nie rozsyp. No. No i mamy 1,80 kg. Trzeba kontrolnie tatę zapytać, czy będzie. Czy na wsi będzie? No nie wiem. Jak coś, to będziemy zaraz jeszcze poprawić. Dobra. Kontrol. Żadna kontrola nie była potrzebna. Z Marlenką stwierdziliśmy, to że... taka była komisja. Że nie trzeba nic zmieniać. 1,80 kg będzie ok. To co, robimy jeszcze raz kontrolnie? Możesz zrobić. No. Tu wysypujemy i się czołgam. Ja niedługo to do wojska będę się nadawała, się będę czołgała pod siewnikami. Tak, na pewno. Rekrutacja przez czołganie się w siewniku czy pod siewnikiem. Tak jak widać, wszystko jest ok, sprawdzone, możemy jechać siać. Prawda, Marlenka? Daj jeszcze, bo tam jest, brakuje. Co brakuje? Dobrze no jest. No daj mi ten pojemniczek. No. Aj, Werka. Chyba jakaś zakochana. To chciałam zostawić na ogródek. Na ogródek. Dla kur. Kury by nawet nie zjadły. Także możemy jechać. Także proszę bardzo, Weronika. Nie, bo ja już jadę. Nie, chodź tutaj, odbierzesz ode mnie. Proszę bardzo. A w ciągniku posprzątałaś? No tak w miarę. Tak w miarę. Hop. Wyłączone. Wyłączone. No to ten, no. Chlap. Jesteśmy już na polu. Jest to działka po buraku ćwikłowym. Tam jeszcze w oddali w sumie widać buraka ćwikłowego, bo w dalszym ciągu nie został zakończony. Ale to też również jest w planach, także tutaj, jak widzicie, po prawej stronie ten fragment jest już wysiany. A tutaj, jak się patrzy, wszystko ładnie wyrobione przez naszą operatorkę. Oczywiście. No, ładna operatorka, jak się patrzy
mocno, więc przed chwilą wróciliśmy też z domu, ponieważ zasypywaliśmy siewnik, jest to już kolejny zbiornik, siejemy na nawigacji. Wszędzie mamy nawigację jaką? Oryginalną, no. RTK. No. Powodzi się, co nie? Nie, no żartuję, zaraz będą nas hejtować. Ale w sumie i tak będą. No zaraz powiedzą, że tato siedzi jak zając na miedzy. Nie, on z tyłu na siewniku jeździ, nie widzisz? A czekaj, gdzie? Żartuję. No więc zobaczcie, u nas jednak troszkę wilgoci, dzięki Bogu, jest w ziemi. Zresztą w sumie widać. Widać, że ta ziemia jest... W sumie było to wyrabiane z tydzień temu, ale potem też pada, więc i tak wilgoć jest zachowana. Jest wilgoć zachowana, także mamy już w sumie wieczorek, bo godzina która? Jest 18? No, za 3 minuty będzie. O, no to idealnie, ja to normalnie po słońcu. Za 4. Wypatruję godziny. Więc naprawdę, dzięki Bogu, pszenica będzie miała dobry start. Tak się w nim w górę. Cicho bądź! No Boże. Po lewej stronie piękny zachód słońca. I to piękna, brudna szyba. Piękna, brudna szyba. A, to trzeba było myć, a nie tylko... Tylko czy słowa mi zabrakło. No nie wiem, co miałam powiedzieć. Także ładnie ziemia wyrobiona. Aż chyba wyjdę. Po co? I wam pokażę, bo jednak inaczej się to prezentuje przez szybę, także... Okej, idź. Masz minutę. Minutę? Pół minuty? A, to dużo. Dobra. Dobra. I tak to wygląda. Z buta, z ręki, wspomniany piękny zachód słońca. No i tutaj mamy ziemię. Zobaczcie. Nie jest źle, nie jest naprawdę sucho. O, tutaj w sumie dopiero chyba złapało kolor. Jest naprawdę spoko. O, tam sobie w oddali. Tak, nie pokazuje się paluszkiem, wiem. Co jeszcze, buraczki, także to już jest końcówka tego. No i tutaj jeszcze raz. Piękny zachód. Słońca, fędzior. I Wera, które sobie czymś tam ustka maluje. O. No i w sumie do siewów założony balast. Balast z firmy oczywiście. Tutaj co widać, Metal Plast. Już drugi. O, powietrzem. Już drugi sezon z nami, także nasza lożka się sprawuje. Ale nie czekamy. Wskakujemy, ponieważ trzeba to wysiać. Gotowa? Kurczę, coś mi się aż z tego wszystkiego aż mi się obrywa. Jest jesień, pamiętajcie, żeby nawilżyć usta. A kurde, nie wyostrzyłaś się. Żeby nawilżać usta, mówisz? Nie no, jest jesień, pamiętajcie, żeby nawilżyć usta. Polecam. Weź, to serdecznie. Jakieś lokowanie produktu, mi się nie chce... Nie, to nie jest lokowanie produktu. Mi się nie chce wyostrzyć obraz, także najwyżej za chwilę tutaj do was wrócę. W tym roku mamy w planach nagrać trochę tych odcinków z siewów, bo mamy trochę nowości, ale zobaczymy, jak wyjdzie nam z czasem, bo wiadomo, jak to jest w rolnictwie, na gospodarce. Na hektarach, także mamy ścieżkę numer ile? 49, 50 będzie ścieżka. 50 ścieżki, tak. No. Proszę bardzo, my już dojeżdżamy. I w sumie mamy tutaj w planach dzisiaj wysiać. Zobaczymy, jak nam się to uda, bo mamy pszenicę tutaj. Ale mamy też dużą działkę, więc na dużej działce zawsze szybciej idzie. No to każdy o tym wie. Każdy o tym wie. I mamy 3 odmiany tutaj w planach. Mamy między innymi odmianę Pallas, Debian i Banatus. O właśnie. Na przytyka później nie będzie. Z racji tego, że jest już troszkę późno, to załączyliśmy sobie światełka. Pomimo siewu, że jednak termin, pewnie stwierdzicie, jest późny. U nas ale... jest bardzo wcześnie. No, bo u nas siewy są również w grudniu. Także my ogólnie z siewami nigdy się nie śpieszymy, bo właśnie mamy ścieżkę 50. 50, czyli ścieżkę. Ścieżkę.
ścieżki, no. Tak. W zbiorniku aktualnie odmiana Banatus. I w sumie ona ma w sobie wysoką zimnoodporność, zimnotrwałość. W skali soboru to chyba było 4,5, także uważam, że jest to spoko. Tutaj akurat parametrami i tak dalej się jak najbardziej... A, już przestało piszczeć. Sugerujemy. Rośliny są w sumie danej odmiany średnio niskie. Jest odporna na osypiewanie ziarna. Ma, jak większość odmian tak naprawdę z danej gamy, jest odporna na osypywanie ziarna, ma wysoką zdrowotność. No i nadaje się również na takie stanowiska słabsze, ale u nas w sumie słabszych stanowisk nie ma, także wiecie. Plonowanie, zobaczymy. Tutaj nie będziemy o takich rzeczach jak plonowanie mówić. Bo nie wiemy. Wiemy, jak będą brzmiły. Tak. Także te odmiany trzy są, mówię, u nas po raz pierwszy i w sumie nawet sama hodowla jest u nas wysiewana, jak się nie mylę, po raz pierwszy. Nie mieliśmy w naszym gospodarstwie, no przestało piszczeć, z nią styczności z tą odmianą. Kolejna odmiana to odmiana Debian, która jest w sumie odmianą chlebową typu B. Także miała również ta odmiana wysokie notowania, nie tylko w naszym kraju. Ma w sumie fajną stabilność w każdych warunkach pogodowych. Te warunki pogodowe w ostatnich latach się bardzo, bardzo zmieniają. O, naprawdę zaczęło się kurzyć, pomimo tego, że wygląda, że jest naprawdę trochę wilgoci. Nie, tylko do światła. Do światła? Już się nie kurzy. Niektórzy naprawdę z innych części Polski narzekają, że jednak wstrzymują siewy, ponieważ jest sucho. A u nas tak naprawdę przez weekend popadało, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także termin dojrzewania na przykład w tej odmianie jest średni. Masa 1000 ziaren w gramach jest to 47. No i ma też bardzo dobrą odporność na wyleganie, zimnotrwałość dobrą. Także tak się prezentuje odmiana. I ostatnia, czyli Pallas. Jest to taki naprawdę flagowy produkt danej firmy. Odmiana w sumie nowa, zarejestrowana w 2022 roku. Zimnotrwałość też w 4 punktach coboru. Co, Wera, zaglądasz? Nic, tylko tak się patrzyłam. No. Nie zaglądaj. To nie będę. Także taka sama zimnotrwałość. Ponad przeciętna masa 1000 ziaren. Parametry jakościowe są w sumie też fajne. Zobaczymy, jakie wyjdą u nas. Kurczę, już jednak ciemno i też obraz nie zaczyna się robić super fajny. No. I poza tym, także tak podsumowując, to odmiany są do siebie podobne. Liczymy, że wyjdą fajnie w naszym gospodarstwie, w naszych warunkach, bo też trzeba pamiętać, że nie każda odmiana będzie dobrze planowała w danych warunkach pogodowych oraz glebowych. Kontrola rodzicielska musi być. Tato wpadło z inspekcją na pole. Siewnika trzeba pilnować. Nie to tamto. O, inspekcja jeździ New Hollandami. Jakby każda inspekcja była taka dziana. O, właśnie, odbywa się kontrol siewnika, aby żadna leja nie była zapchana. I co, będzie? Będzie, no to dobrze. Będzie, tylko będzie. A, dobra. To działa, czy nie działa? Wiecie. Dobra. Dobra. Słyszysz, Wera? Weronika, i druga rzecz. Jak najmniej wałek, żeby było powietrze. Rozumiesz? Jak? Jedź. Pilnuj ścieżek, bo zastrzelę jak... Jak co? Wszystko będzie dobrze. Tak. A to mówi, że cię zastrzeli? Dobrze. No i teraz będzie dobrze. No i... Duże dziecko. I także tak pozbyliśmy się inspekcji nadzoru pracy.
takiej wersji kotlickiej, naszej indywidualnej, naszego gospodarstwa. No. Zostawił nas na pastwę losu. No, Wera, uważaj. Zaraz będzie owoc. Mówi mi, żebym nie nawracała na drodze. Jak trzeba, by zjechać na pomoc. Zaraz, Weronika, zostaniemy bez silnika, także uważaj sobie. Nie martw się. Będzie dobrze? Jesteś... Fenty jest w tobie. Dobrze. Także ogólnie u nas, żeby nie było, że coś jest udawane i tak dalej, my mamy rodziców, jeszcze rodziców przed 50 trzeba wspomnieć. Także nie to, że to już emerytura i nara. To są jednak ludzie jeszcze niewypaleni zawodowo, także czemu mieliby nie pracować na gospodarstwie? Odpowiedzcie mi. No, także zaczyna się nam robić kurzasto. No i trzeba się pilnować, żeby ogarnąć ścieżki. Trzeba się pilnować. Tato powiedział, że jak zielę sieje, to ja będę pryskać, więc wiesz, muszę dobrze zasieć, żeby to on pryskał, bo ja nie będę. Bo to ale jest, też to jest niezdrowe. Czekaj, trzeba jeszcze to doprecyzować, bo tak naprawdę jeżeli każdy z rolników ma szkolenia finalizacyjne, szkolenia, dzięki którym może prawnie robić zabiegi związane właśnie z chemią na swoich polach, to powinien wiedzieć, że kobiety... Czemu ty ziewasz? Widziałam, nagrałam to nawet. Kobiety nie powinny opryskiwać pól, ponieważ jest to dla nich niezdrowe. Także wiecie, nie każda jednak praca jest stworzona dla kobiet. Zdrowie ponad wszystko. Na gospodarstwie i tak prac nigdy nie brakuje. Mówię, weź, nie po oczach. Lepiej wyglądasz. Ale jest tragicznie, bo ja nie widzę, gdzie mam jechać. Znaczy... Ale na nawigacji jedziesz. To będzie epickie. Ale ja nie wiem, gdzie mam jechać. O, no, na nawigacji jedzie. No dobrze, jak dojadę do drogi, przyjadę przez drogę. To wyłączyłam. I zasieję. W sumie tutaj jest nasze pole, to nic, ale tam nie ma być pszenicy. Tam jest marchewka jeszcze. No bo ogólnie przez drogę, tam na działce. No to dalej, tam jest marchewka, ale dalej jest nasze pole. Trochę się przesunąć, to tam jest zaorane pole, więc wiesz. Coś miałeś co? Co? Coś miałeś powiedzieć? No właśnie miałam coś mądrego powiedzieć, ale mi przerwałaś i nie pamiętam. Kurde, taka młoda już z pamięcią problemy. No, żebyś wiedziała. Za dużo mam na głowie. Dobra, Wera, to wiesz co? To ten. Ja ci dam chwilę. Tak? No. Dobre. Dobra? No. To dogadane. Nie też ma z lampą? O, dobra, droga, to ja ci teraz przerwę. Już miała chwilę na zastanowienie, na pozbieranie myśli. Kurde, faktycznie. No widzisz? Aż się gwiazdki w oczach zapalają. Ale co tam, może na koniec odcinka chociaż się pokaże. Czy tak? Jeszcze nie koniec? Jak uważasz, mi to jest bez różnicy, czy nagrywasz, czy nie? A później powiedzą, że... W sumie nie, bym sobie radia posłuchała. Później powiedzą, że a, to tylko do filmiku. Przyjechały, filmik nagrały i tyle było. Nie no, u nas nigdy tak nie ma, mimo to, że ludzie o nas tak źle mówią, źle myślą. Znaczy może i niektórzy, bo... Nie wszyscy. Nie przesadzajmy, prawda? Ale jednak... nie warto się przejmować tym. Przecież takie komentarze nie przestaniemy uprawiać pola i nie rozprzedamy całego gospodarstwa, bo komuś się to nie podoba, że razem z rodzicami prowadzimy gospodarstwo. Przecież to by było dno dna z naszej strony, jeżeli po takich komentarzach przestałybyśmy pracować i byśmy, nie wiem... Nagrywać. Także dla nie, no, nas... Ale jakby ludzie mówili prawdę... Nie, inaczej. Zawsze się mówi, że prawda boli, co nie? No. A to prawda nie jest, że my nic nie robimy, więc mnie to nie boli i mnie to w ogóle nie rusza, więc niech każdy sobie mówi, co chce. Ja i tak... Nie było, nie mamy u siebie na gospodarstwie pracowników. Jest nas czwórka, rodzice oraz my dwie. Nie no, w sezonie... Duchy tego nie robią. W sezonie się czasem do warzyw najmuje, ale to tylko tak na komencie coś, a tak to nie. Jeżeli sobie nie dajemy rady z mamą na kombajnie, no to faktycznie jak jesień jest mokra i na taśmie jest sporo grudy, no to chcąc, nie chcąc trzeba nam po prostu do pomocy jakiegoś pracownika, ale raczej bazujemy
na naszych członkach gospodarstwa, czyli rodzicach, i na nas dwie przypadają obowiązki. I też nigdy nie dajemy obcym ludziom ciągników. Sprzętu, tak. Ciągników przede wszystkim. Tak. Dlatego na przykład... Czekaj. Jak siejemy marchew, potrzebne są trzy ciągniki. Tak. Jednym wyrabiamy. Tak. Drugim redliny. Redliny i trzecim siejemy. Także więc... ja wyrabiam, tato robi redliny, fendel. I Wera małym smerfem wyrabia. Miałam się powtórzyć. Sieje, także... Więc to nie da się udawać. No, nie wiem. Ale w sumie dlaczego my się tłumaczymy? Jak to się mówi? Durnemu nie przytłumaczysz, a mądremu nie musisz. No, także tym morałem chyba skończymy, bo już mi ręka tutaj boli otrzymania telefonu. Zakończymy ten odcinek, także obiecujemy, że to nie jest ostatni odcinek z siewu w naszym gospodarstwie w tym roku. Mamy nadzieję, że zostaliście z nami do końca. Że film Wam się podobał, nasze... Przemyślenia możecie zostawić w komentarzach. Dawajcie znać, co również robicie, jak tam Wasze pszeniczki, zasiewy i tak. Pszeniczki nie mów, bo Ci zhejtują. Dobra, pszenice, o zimę. No. I co jeszcze? Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. Klikajcie dzwoneczek, bądźcie, żeby być razem z nami. Zawsze nas oglądajcie. Jest nam bardzo miło, że jesteście z nami. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, pa. Daj buziaczkę. No i pięknie. No i teraz, no co to, ty jeszcze? No, dobra. Dobra, koniec. Pa, pa. If you don't wanna see